Gdy Paweł stanął przed sądem, jego oskarżyciel zawołał donośnym głosem: szalejesz, Pawle, wielka uczoność przywodzi cię do szaleństwa. A Paweł rzecze: nie szaleję, lecz wypowiadam słowa prawdy i rozsądku. To, co dla świata jest szaleństwem, to, co świat nazywa szaleństwem, to są słowa prawdy i rozsądku. To jest zupełnie rzecz odwrotna. Świat twierdzi, że to, co sobą prezentujesz, to jest szaleństwo. Że to, co mówisz, to, z czym idziesz do ludzi, to jest szaleństwo. Ale to są słowa prawdy i rozsądku. Najbardziej dziwne, ale z nieba. To, co jest z nieba, to są słowa prawdy i rozsądku, bez względu na to, co ten świat uważa. Ten świat ma swój system wartości, który jest chory pod każdym względem. Chory. Nie ma w nim nic zdrowego. Nic. Najlepsze rzeczy na tym świecie są chore, choć dobre. One mogą być bardzo, bardzo, bardzo dobre. Ale coś, co jest dobre, to nie oznacza, że jest to z nieba. Zawsze, kiedy będziesz prezentował niebo, ten świat powie do ciebie, że jesteś szaleńcem. Rozumiesz? Nie wolno ci na jedną mikrosekundę przyjąć opinii tego świata. Rozumiesz? Jesteś w Chrystusie. Nie jesteś sumą opinii tego świata. Ten świat nas nie rozumie. Rozumiecie? Bo to my jesteśmy tymi, którzy mają ten świat przyprowadzić do miejsca prawdy i rozsądku. Tak jak uczeń częstokroć nie rozumie nauczyciela, który zaczyna go uczyć. Rozumiesz? Tak ty jesteś jak ten nauczyciel dla świata. Chcę, żebyś nie bał się tego, że twoje życie jest dziwne. Że twoje funkcjonowanie w tym świecie jest dziwne. Chciałbym, żebyś nie uległ ani jednej opinii z tego świata. Ani jednej opinii. Bóg honoruje prawidła nieba. Ziemia uległa patologii. To patologiczny system skazany na zagładę. Dlatego ona będzie krzyczeć z tego miejsca zagłady, że szalejesz. Jak będziesz dzisiaj uwielbiał Boga, powiedz: Boże, żadna opinia z tego świata mnie nie rusza. Nie dotyczy mnie nic, co ten świat w ogóle o mnie mówi, bo ten świat nic o mnie nie wie, dlatego że ja wypowiadam słowa prawdy i rozsądku, ponieważ to ja jestem połączony z niebem w Chrystusie Jezusie. Ten świat nie ma pojęcia o niebie, a ja jestem ramieniem Boga, ukierunkowanym, aby ten świat podnieść się do patologii. Tak dziś się budzę do Boga. Ojcze, uwielbiam Ciebie, Święty Duchu, który działałeś, Pawle, działasz dziś nas, wywyższamy Ciebie, wywyższamy Ciebie. Oh,
sądzie. Oh,
Jego działanie. Oni byli otwarci. Powiedz: Boże, jestem otwarty na Twoje działanie. Jestem otwarty, jestem otwarta na nadnaturalność. Bóg nie pozostawił nas w miejscu naturalności. On chce się przejawiać pośród swojego ludu jako duch mocy, jako duch prawdy. On chce Cię dzisiaj dotknąć. On chce Cię dzisiaj tak wypełnić, że będzie się z Ciebie wylewało. To nie jest naturalny Bóg. To nie jest naturalny Bóg. Chrześcijaństwo nie jest naturalne. Ono jest nadnaturalne. Nadnaturalne. Ojcze, my wyzwalamy zwycięstwo i nadnaturalność nad całą wspólnotą, nad każdym człowiekiem, nad każdą duszą. Niech się wylewa, niech się manifestuje. Niech mocy, niech mocy, szatana.
serce. Ono bije dla Ciebie. Jego serce bije dla Ciebie. Abyśmy uwierzyli i poznali miłość, którą Bóg ma do nas. Jego serce bije dla Ciebie. Skup się na tym. To Twoja modlitwa. Aleluja. Aleluja. Jeśli usiłowałeś się Mu podobać, to spokutuj teraz. Spokutuj. Aleluja. Zacznij wyznawać, że jesteś w Chrystusie. Największy z nich jest znany nam. Największy z nich.
Oh, yeah.
rządzisz w sercu mym. Tylko Ty jedynie jest Bóg. Rządzisz w sercu mym. Ja wołam Adonai, Bóg
byście chcieli, stanie się wam. Przez to uwielbiony będzie Ojciec mój. Ty jesteś chlubą Boga. Powiedz, że ci niczego nie brak. Że jesteś zaspokojony. Nie udaj mi chleba.
ani chleba. Bo na wojnie zdobędziesz łupy. Na wojnie zdobywa się łupy. Chleb się kończy i zostają okruchy. A na wojnie zdobywa się łupy. Powiedz Jezus, poprowadź mnie na wojnę. Ja jestem w Twojej armii. Ja jestem Twój syn. Powiedz mu to. Ja jestem zaspokojony. Niczego mi nie brak. Mój święty Duch zaopatrzył mnie. Thank you.
Bóg zszedł na ziemię jako człowiek, Jezus Chrystus, aby uratować ludzi. Umarł na krzyżu zamiast ludzi. Trzeciego dnia wstał z martwych ciał i wstąpił do nieba w ciele. Dzisiaj każdy, kto uwierzy w Jezusa jako zastępczą ofiarę za jego grzech, będzie zbawiony, czyli po śmierci pójdzie do nieba bez żadnego osądu Boga. Kto uwierzy w sercu swoim, że Chrystus stał z martwych i uzna go za Pana, czyli tego, który jest władcą jego życia, po śmierci pójdzie do nieba i nikt mu tego nie będzie mógł odebrać. Jeżeli tu jest dziś ktoś, kto się jeszcze nie pojednał z Bogiem, wyjdź do przodu. Ty nie oddałeś mu swojego życia. Wyjdź i oddaj mu swoje życie dziś. To jest początek drogi z Nim. Drogi nieskończone. Gdy mnie słyszysz teraz, gdy docierają do Ciebie te słowa, nie lekceważ. Ta Ewangelia, która ratuje Twoje życie, uwierz w nią, a będziesz zbawiony. Ratuj się. Jezus umarł na krzyżu. Jak cierpiał, nie tylko spadły na niego wszystkie grzechy, ale też wszystkie konsekwencje grzechów. Choroby, niemoce, bóle, bieda, odrzucenie, poniżenie. Wszystko to, co męczy i dręczy człowieka w jego duszy i ciele tu na ziemi. Jeżeli ktoś z Was potrzebuje dzisiaj uzdrowienia, uwolnienia, wyswobodzenia, w jakiejkolwiek dziedzinie życia, chodź do przodu. Nieważne, na co chorujesz, nieważne, co się z Tobą dzieje. Nieważne, czy to jest psychiczne, fizyczne, nieważne. Jezus pokonał diabła, złamał jego moc. I dziś przez wiarę można to wziąć do swojego życia za darmo. Za darmo. To nic nie kosztuje, tak jak nie kosztuje nic wejście do nieba. Bo On zapłacił. Tak On też zapłacił za nasz sukces. Ponieważ Boga uwielbiamy naszym życiem, świętą jakością, sukcesem w naszym życiu. Tym Go wywyższamy. Nie słowami, ale czynami. Wszelkie zło należne człowiekowi z uwagi na jego grzeszność spadło na Jezusa, aby wszelkie dobro należne Jezusowi z uwagi na jego sprawiedliwość przypadło człowiekowi. Oto wymiana krzyżowa. Tak się zamanifestowała miłość Boża. Bóg miłości to nie jest Bóg głaszczący chorego po głowie i mówiący: rozumiem Twój problem. Bóg miłości to Bóg przychodzący do chorego, zniewolonego, zniszczonego człowieka i mówiący do niego: chcę Cię z tego wyprowadzić. Chcę, żebyś wyszedł z tego. Chcę, żebyś był zdrowy.
silny, zaakceptowany, żebyś miał pieniądze, żebyś żył szczęśliwie. Tego chcę. Podchodźcie, ewangeliści, módlcie się.
czyli zamkniętych. Ciało Chrystusa nie może nic wobec śpiącego człowieka. Wczoraj Agatka mówi do mnie, znalazłam na Facebooku post, który umieściłam kilka lat temu. Który? 2012. Sara miała wtedy 4 lata. Wzięła jakiś kalendarz chyba do ręki. I czytała. Tam nie było nic napisane. Ona sobie czytała. I tak czytała. Nie przyprowadzajcie śpiących ludzi do kościoła. Mają 4 lata. Prorokowała więc. To jedyny rodzaj, który nie jest w stanie niczego skorzystać, co niebo proponuje. Bóg w ogóle nie jest trudny. Bądź otwarty. Powiedz, Boże, pomóż mi być jeszcze bardziej otwarty na wszystko, co dla mnie masz. Módl się za tego niego. Powiedz, nie chcę ani jednej mikrosekundy mojego życia spać. Duchowo spać. Ja tego nie chcę. Chcę być człowiekiem otwartym na wszystko, co dla mnie masz. Przyjmę wszystko, co dla mnie masz. Rzeczy, które rozumiem i których nie rozumiem. Ja nie przyjmę. Nie będę spał. Będę czujny. Na to, co dla mnie masz. Ja jestem zadziwiony po tylu latach jego działania w moim życiu. Wtedy dzieliłem się z kimś tym, że od lat obracam wciąż Słowem Boga. Starym, fundamentalnym Słowem. Bo wiecie, ja wierzę, że Słowo jest duchem i życiem. To nim obracam. 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 Od lat. Nie kombinuję, tylko jestem otwarty. Obracam Słowem. Mówię, Boże, Ty mnie kochasz. O, jak Ty mnie bardzo kochasz. Tak chodzę i mówię. Tyle lat. Tyle lat. Nie kombinuję. Tylko to mówię. I to uwalnia we mnie życie. To uwalnia życie. Nie czekam, aż się będę czuł niekochany. Obracam Słowem mocy. Przez cały czas. Ja mówię, jeszcze coś masz. Ty jeszcze coś masz. Ja jeszcze bardziej będę czuł się kochany. Jeszcze bardziej. Ja staję rano i mówię, mam Twoją moc. To są moje wyznania. Ja nie mam skomplikowanych wyznań. Nie mam. Ja mówię, ja jestem silny. Ja jestem zdrowy. Ja wszystko wiem. Ja wszystko umiem. To są moje wyznania. Obracam Słowem mocy. Bo ja wiem, że On cały czas coś ma. To nieskończony Bóg. Nieskończony zasób. Nieskończone źródło. I byłbym głupcem, gdybym nie brał stamtąd. Gdybym powiedział, już mi wystarczy. Już mi wystarczy. Nigdy nie powiedz, już mi wystarczy. Zarobisz milion? Powiedz, to mi nie wystarczy. Przyprowadzisz do Jezusa 1000 osób? Powiedz, o nie, 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 to mi nie wystarczy. Nie?
jednego, drugiego, trzeciego, powiedz, o nie, 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 za mało. Czujesz się dobrze? Powiedz, dziękuję Ci, że dobrze się czuję, chcę się czuć lepiej. Rozumiesz, o czym ja mówię? To jest bardzo ważne. Ty oddajesz Mu chwałę otwartością na to, co On dla Ciebie ma. Bo Ty nic dla Niego nie masz. W ogóle nic. Rozumiesz miłość? A gwarantuję Ci, że wypełniony Nim będziesz biegł za Nim i wypełniał Jego dzieło. Nie spóźnisz się, niczego nie zaniedbasz. Rozumiesz? Będziesz potężnym narzędziem wywolenia. Módlcie się. Duchu Święty, ja Tobie dziękuję za to, że Ty taki właśnie jesteś. Ty, który jesteś w ludziach. Ja chcę, żeby byli jeszcze bardziej otwarci, żeby przyjmowali od Ciebie jeszcze więcej. Żeby chłonęli każdą Twoją przestrzeń, która jest. Na poziomie ducha, duszy, ciała. Święty Boże, uwielbiam Ciebie tak. To Ty czynisz nas. To Ty nas czynisz. On powiedział, że On sam sobie przygotowuje Kościół bez mazy i zmarszki, przez kąpiel wodną w słowie. On to powiedział. Masz być gotowy na to, aby On przygotowywał. Nie spinający się, ale gotowy na przyjmowanie. Moje lewe jest więcej Jego w Tobie, tym Ty większy w Nim, Roma, Zakawa.